Któremu zwierzęciu z wrocławskiego zoo podkradano jedzenie? Jak złamać palce w dwóch rękach naraz? Te sprawy wyjaśnią dzisiaj nie dziennikarze, a reporterzy, w zasadzie to detektywi może, albo nie wiem co jeszcze. Przemek Michalak, ty odkrywałeś, badałeś, dzwoniłeś, pytałeś, rozmawiałeś z alpakami, ze słoniem. No z tego, kto, co słyszałem, Ericowi Exposito ręka, znaczy słoń owiązał mu trąbę wokół dłoni i niestety pociągnął. I dlatego ten mały paluszek się złamał. Co się stało z drugim palcem, nie wiem, ale mam pewne podejrzenie. Paweł Paczul. Dzień dobry. Dzwoniłeś, pytałeś, rozmawiałeś? Z nikim nie rozmawiałem, nikogo nie pytałem. Dobrze, Maciej Wąsowski. Dobry wieczór. Ja, co prawda we wrocławskim zoo chyba byłem raz w byłeś? Życiu. Serio? Byłem, tak. Jako warto? Bardzo, nie pamiętam za bardzo, bo byłem mały wtedy. Ja byłem młody. W tamtym roku, ale było bardzo ciepło, więc chciałem jak najszybciej skończyć, także też. Natomiast, Może nie pamiętasz, bo byłeś jak w tym filmiku. Alimenciarz z dzieckiem w zoo. Nie kojarzę. Natomiast byłem kiedyś w warszawskim zoo. To była jedna z pierwszych wycieczek w szkole podstawowej. I przy klatce z orangutanami była prośba, żeby nie karmić i nie jeść przy nich. Jeden z kolegów nie posłuchał i orangutany ponoć poczuły się sprowokowane i dostał odchodami w twarz. To zapamiętałem z tej wycieczki. Tak. Trzeba uważać. Nie wiemy, jak było z Ericiem Exposito. W każdym razie te dwa palce sobie chłopak złamał. A jeden piłkarz polski znany kiedyś złamał sobie dwie ręce. Szczęsny. Wojciech. To prawda, ale być z bramkarzem to tak łatwiej to zrozumieć, a Erik Exposito... Ale tam w słoniu nie było, więc... Na siłowni są poza podejrzeniem. To prawda. Więc sobie jeden... Wszystko jedno, czy bramkarzem, czy nie bramkarzem. Jedenastka kolejki poprosimy, a dzisiaj w ogóle będziemy sobie rozmawiać o meczu Radomiaka z Lechem, o zawirowaniach w Wiśle Płock, bo tam się trochę dzieje. Może o trenerze ewentualnym potencjalnym Rakowa. Zobaczymy, na ile nam czasu starczy. Bramkarze Rafał Reszczyński, Konrad Forenc, Adrian Lis. Obrońcy 1 Boris Sekulić, Arkadiusz Pyrka, Dimitro Stavropoulos. Dzisiaj gramy nową formacją w naszej 11 kolejki. 3-4-3, innowacja taktyczna. Widać, że nowa myśl szkoleniowa zawita za chwilę do Ekstraklasy. Wśród obrońców jeszcze Emil Bergström, Virgil Gita, Dawid Szymonowicz, Dawid Abramowicz, Bogdan Rakowitan, Patryk Stępiński. Środkowi pomocnicy Grzegorz Tomasiewicz, Mateusz Węgowski, Nene. Prawi pomocnicy Kasper Chodyna, Jacek Podgórski. Błąd, przepraszamy serdecznie, i Jakub Bartkowski. Lewi pomocnicy Kamil Grosicki, Konrad Matuszewski, Paweł Jaroszyński. Tutaj mamy Bartkowskiego, Jaroszyńskiego i Matuszewskiego, których można też rozpatrywać jako obrońców, ale oni grali na wahadłach, więc w tej naszej nowej taktyce będą na skrzydłach. Ofensywni pomocnicy Lukas Podolski, Bartosz Nowak, Rafał Wolski. I dużo napastników, bo takiej roszady taktycznej dokonaliśmy ze względu na to, że naprawdę wielu napastników błysnęło w tej kolejce Ekstraklasy. W zasadzie to nawet jeden się nie zmieścił, bo dobry mecz zagrał też Patryk Makuch, a go nie daliśmy. Pewnie jeszcze ktoś by się znalazł, kogo można byłoby wyróżnić. Mamy tutaj Szykawkę, Almqvista, Rocze, Marka Guala, Adama Zrelaka, Piotra Krawczyka, Benjamina Kalmana, Dawida Kurminowskiego, Rauno Sapinena. Leonardo Rocha podszedł dzisiaj do rzutu wolnego w meczu Radomiaka z Lechem Poznań. Trochę zaskakująco, bo Roberto Alves miał abonament na stałe fragmenty gry i strzelił bardzo ładnego gola. Czy to jest gol tej kolejki? Tutaj możemy Borysiuka sobie przy okazji pokazać. No strzelił w stylu Piera van Hooydonka. Tutaj młodsi widzowie mogą nie kojarzyć, ale był kiedyś taki holenderski napastnik, też ponad 1,90 m wzrostu i słynął ze znakomitych uderzeń z rzutów wolnych. Grał m.in. w Feyenoordzie Rotterdam z Jerzym Dudkiem i z Tomaszem Rząsą. I to w takie było uderzenie w jego stylu. Na pewno w jego stylu? Mnie się te gole kojarzą, że on bardziej właśnie tak nad murem takie techniczne strzały, ale z odpowiednią siłą. Nie, bomby. Mnie się kojarzą właśnie takie. Bomby, no. Tak, okay. Prawda. Okay. W Borysiuku kogo jeszcze nominowaliśmy? Zobaczmy sobie, jeśli mamy. Mam nadzieję, że tak. Mamy Leonardo Rocha, jest Benjamin Kalman, jest Pontus Almqvist. Tutaj bardziej za asystę, która jest naprawdę zacna.
brawo Kamil Grosicki i Grzegorz Tomasiewicz. Trzeba Kalmana też docenić, bo chyba pierwszy taki naprawdę dobry mecz na polskich boiskach tego zawodnika i te dwa gole były po prostu trudne. Widać, że trzeba było tam włożyć dużo jakości, żeby w taki sposób strzelić. Z kim jak nie z Lechią, prawda? Prawda. Natomiast jak kryjecie Abu Hanna, to ja nie wiem, czy jest aż tak trudno. Kryjecie to jest bardzo duże słowo. No właśnie. Jak stoi obok ciebie Abu Hanna. Jak stoi obok ciebie Abu Hanna, to nie jest tak łatwo, ale Abu Hanna zszedł z kontuzją. Nie życzę nikomu kontuzji. Więc później było Kalmanowi łatwiej. Nie, trudniej, przepraszam, trudniej. Czemu? No bo na Lechę wszedł. A. Bo trudniej. Nie życzę Abu Hannie kontuzji, ale tak jakby jeszcze 6 kolejek nie grał, to by... Ja mam prowokacyjne pytanie do Pawła. Tak? Czy Lechia Gdańsk zdecyduje się na wykupienie Abu Hanny z Legii Warszawa? To nie jest prowokacyjne pytanie, tylko głupie. Czyli nie. Czyli nie. Nie będzie na to środków nie w będzie, pierwszej lidze. Żeby środki były, najpierw trzeba opłacić ochronę, potem trzeba opłacić jakieś tam cateringi, jakieś dozorców. Spokojnie. Piłkarze na końcu. A transfery to już w ogóle. Tak, poza tym w pierwszej lidze będzie mniej kasy, żeby te transfery przeprowadzać, ale być może przyjdzie nowy inwestor i będzie bajka. Bąbelek, czyli młodzieżowcy, tam stała ekipa, Paweł zachwycony, widzi tych samych ludzi co tydzień. Ja na nie patrzę. Spyrka jest Łakomy, jest Łęgowski, jest Matuszewski. Łakomy i Matuszewski to tak co druga kolejka spokojnie. Pyrka ostatnio, a Łęgowski miał dołek przez większość tego sezonu i dwie ostatnie kolejki naprawdę zaplusował, wszedł na wyższe obroty. Znaczy dwa ostatnie mecze u siebie, bo w Gdańsku chyba dostał dość niską notę, z tego co pamiętam. Tak, chyba masz rację. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, że w końcu gra tak, że naprawdę możemy uznać, że to, iż już ma na koncie debiut w kadrze, no miało jakieś ręce i nogi, jakieś podstawy. Czesław Michniewicz w pewnym stopniu. No, z wizjoner. Przewidział. Rozwój tego zawodnika. Wiedział, ile będzie wart. Tak jest. Jak rapował Wojciech Soku. Wojciech Soku. A co do tych młodych naszych ligowców, to Matuszewski chyba warto go docenić, bo chłopak tak. Jest tak bardzo głęboko w cieniu, kompletnie się o nim nie mówi, a naprawdę daje radę i nie tylko fajnie broni, ale też potrafi dawać konkrety z przodu. Także zainteresowanie Kajetanem Szmytem jest bardzo duże w Warcie. Dawid Szuczek nawet stwierdził gdzieś, nie pamiętam gdzie, przepraszam, że tak dużego zainteresowania piłkarzem Warty jeszcze nie było, ale sądzę, że Matuszewski też gdzieś tam na jakiejś liście życzeń może się znaleźć. Ale że nie było za jego kadencji? Bo myślę, że Makana Baku budził mimo wszystko większe. No rozumiem to, że za jego kadencji pewnie nie wie, co się działo wcześniej. Tak, ale no... I tak jest bardzo duże zainteresowanie wokół tego chłopaka. Jastrzębie, najjaśniejsze postaci tej kolejki. Mamy wśród nich Marka Guala, Kamila Grosickiego, Pontusa Anquista i Rauno Sapinena. Wielka chwila dla ekstraklasy, dla polskiej piłki. Dla Estonii. Dla Estonii, dla Unii Europejskiej. Wojciech Kowalczyk w szoku na urlopie. Wojciech Kowalczyk... Nie odebrał ode mnie, ale mam do niego sprawę, więc odbierz ten telefon. Myślisz, że nas ogląda na urlopie? Nie wiem, ale pewnie ktoś... Może za odtworzenie. Pewnie ktoś napisze o tym. A jak w końcu skończyła się rywalizacja? ChatGPT i Wojciech Kowalczyk. Ojejku, trzeba to sprawdzić. No. Ja to sprawdzę. Ja to zaraz sprawdzę i bo chyba za chwilę wam ostatni powiem. Wynik, 1-1 w meczu Radomiak-Lech, Kowal chyba przewidział, tak mi się coś kojarzy. Tak? Tak. Bo tam do pewnego momentu Kowal przegrywał z czatem GPT, bo zrobiliśmy dla widzów, którzy nie wiedzą, na portalu weszło naszym kochanym pojedynek Wojciecha Kowala-Kowalczyka z czatem GPT. Człowiek versus maszyna. I czat GPT do pewnego... I typowali sobie każdy mecz Ekstraklasy. My tam czatowi podawaliśmy informacje o miejscu w tabeli. Bilans robisz, tak? Tak, bilans bramkowy i ostatnie mecze. Ja podawałem rundę wiosenną, jak to wyglądało. W sensie, jaki bilans w ostatnich meczach. No i ale czat z tego, GPT... co pamiętam, to czat też wypluwał remis chyba dzisiaj. Możliwe. W Radomiu. Tylko co ciekawe, czat nie zawsze godził się na to, żeby podawać jakby swój typ. Mówił, że... i odmówił podania jednego wyniku dokładnie. Lechia Krakowia. Lechia Krakowia. Powiedział, że jest to wynik... jest za bardzo nieprzewidywalny. Nie, to jest amator kompletny. Słuchajcie, jest tak. Wisła Płock, Jagiellonia. Czat na Wisłę Płock, czyli źle. Kowal na remis, źle.
0-0 tutaj, nie ma, okay. nie ma, nikt nie wygrał. Jedziemy dalej. Warta Poznań, Legia Warszawa. I Czad, i Kowal na dwójkę, czyli 0-0. Lechia Gdańsk, Krakowia. Czad na x2, a Kowal na 2. To jak interpretować to x2? 1:1. 1:1, dobra, czyli jest 0.5:1, bo najpierw jest Czad GPT. Dalej, Miedź Legnica Raków, 2-2, czyli tutaj jest 1.5:2. Pogoń Stal, 1-1, czyli tutaj też jest nadal remis. Korona Kielce Zagłębie, Czad x, a Kowal na koronę. Więc Czad wychodzi na 3,5:3. To prowadzenie. Tak jest. Widzę w Piast. Czad na Piasta, Kowal na jedynkę. Czyli Czad kolejny punkt. Czyli jest 4,5:3. Mhm. Górnik Śląsk 1:1, czyli i tu dobrze, i tu dobrze. Już wiem, że wygrał Czad. I Radomiak XX, czyli też. No cóż, Wojtek, no. Ale jak łeb. Wojtek, nie przejmuj się, Kasparow też przegrał z maszyną. Także... Wojtek jest ostatnim człowiekiem na ziemi, który może się równać z maszyną. To prawda. Jak Sarah Connor. Jastrzębie wyczytaliśmy, to poprosimy o dzbanów teraz w takim razie. Jest tam Paweł Magdoń na odchodne, bo straci pracę w Wiśle Płock tenże dyrektor sportowy i chyba nie sprawdził się jako człowiek od transferów. Dawid Badia. A oglądał nas wczoraj prezes Lechi. Tak? Tak. I co? Jakiś feedback, coś? Podobało mu się? Powiedział, że wie, że źle sportowo, a ja powiedziałem, że ja też wiem. Dobrze, że dogadaliście się. Cenna wymiana spostrzeżeń. Znowu celne wnioski pana prezesa. Czy odniósł się do... Ale jest miły dla mnie, ja takich ludzi cenię, bo nie ma ich zbyt wielu na tym świecie. To prawda, zwłaszcza dla ciebie. No właśnie, a tu powiedziałem. Odniósł się do swojej ksywki Ziemowit? Nie. Szkoda. Chciałbym wiedzieć, co sądzi o niej, ale do tego jeszcze dojdziecie, bo się umawiacie na rozmowę. Tak. Mam nadzieję, że zdążycie przed spadkiem. Znaczy po 8 maja się umówiliśmy, więc pewnie nie zdążymy. Pewnie, ale to może będzie dobre podsumowanie w takim razie. Poprosimy dzbanów jeszcze. Tam był Paweł Magdań, tam był Dawid Badia, tam był Kosta Runiajić, nagroda imienia Mateusza Janiaka za to, że Kosta Runiajić się na końcu wywrócił. I był tam też Jacek Sutryk, czyli człowiek, który dokonał prawdziwego wizjonerstwa. Możemy sobie tutaj na chwilę się zatrzymać. Zrekonstruujmy, co się wydarzyło w głowie prezydenta Wrocławia, że akurat w piątek został zwolniony Iwan Dżurdziewicz i pracę podjął Jacek Magiera. Dlaczego nie w poniedziałek na przykład? Bo może musiał porozmawiać ze wszystkimi trenerami, którzy mają ważny kontrakt w Śląsku Wrocław i trochę czasu mu to zajęło. No to dwóch. Nie no, musiał Iwan Dżurdziewicz, Jacek Magiera i jeszcze Piotr Tworek. Dobrze kojarzę, że jeszcze ma ważną umowę? Jeszcze rok. Jeszcze rok. No. Na pierwszą ligę jak znalazł. Więc musiał porozmawiać z każdym z nich. Panowie, no, który z was to weźmie? Z Dżurdziewiczem, czy ty jeszcze dasz radę? No i wyszło mu, że jednak najlepiej będzie dać to Jackowi Magierze. Ja muszę powiedzieć, że się nie interesuję za bardzo polityką, jeśli chodzi o samorządy i o wojewodów. Natomiast zawsze to jest zderzenie tych dwóch światów, kiedy albo właśnie prezydent miasta wkracza do klubu, albo wojewoda wkracza do zamykania pustych krzesełek i muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę przerażony jakością intelektualną kadry zarządzającej miastami w Polsce. W ogóle ciężko sobie przypomnieć mądrą decyzję w momencie, kiedy wkracza prezydent albo radny na przykład. W Gdyni było tak. A co tam było? Zablokowali publiczne pieniądze, jak rządzili Midakowie. A no, to całkiem mądre. Ale to było dawno. Dawno temu. Ale też wysyp tych głupich decyzji często jest w momencie, kiedy akurat zbliżają się wybory. To prawda. Bo na przykład w Śląsku Wrocław, taką teorię forsuje Marcin Tosz, ceniony dziennikarz z Wrocławia Super Expressu, robiłeś, Paweł, z nim wywiad, człowiek, który ma dużą wiedzę o Śląsku Wrocław, forsuje taką teorię, że jedynym argumentem za
tym, że nie zatrudniono innego trenera niż, ktoś z tej puli trzech szkoleniowców, jest to, że Jacek Sutryk nie chciał mieć opinii człowieka, który zatrudnia czterech trenerów, że wiedział, że to będzie obśmiewane w każdym programie sportowym, że wszyscy o tym napiszą i że taka łatka się przyklei do Śląska Wrocław, jako do klubu, który jeszcze bardziej przepala pieniądze. Powiedziałbym, że jest to człowiek oszczędny, ale nie powiem tak o człowieku, który miał radę programową w Aquaparku. Znaczy, jeżeli chodziło mu o brak rozgłosu, no to wziął Jacka Magierę na dwa dni przed meczem i też wszyscy o tym pisali, wszyscy to mniej lub bardziej jakoś tam wyśmiewali, także nie wiem, czy osiągnął cel, o który mu chodziło w tym momencie. To prawda. Można było zrobić tak kiedyś z Maciejem Bartoszkiem w Wiśle Płocka. Kontrakt na 6 meczów. A być może Jacek Magiera był jedynym człowiekiem w okolicy, który posiada wagę. Bo w końcu przyszedł i zważył Erika Exposito i okazało się, że ten człowiek jest po prostu za gruby. Iwan Dżurdziewicz nie dorobił się wagi. Swoją drogą, no fatalnie to świadczy o poprzedniku. No właśnie. Iwan Dżurdziewicz nie dorobił się wagi i nie wiedział, że Erik Exposito jest za gruby. Przyszedł człowiek kompetentny. A zaraz, on połamał palce, czy co? I to. Wyposażony w taką nowinkę technologiczną jak waga, no i zważył tego Hiszpana, no i okazało się, że jest za gruby. Że to ma wrócić za tydzień. Ja za 10 dni. Przeczytam wam wypowiedź, jaki udzielił Jacek Magiera dla Prawdy Futbolu, bo jest naprawdę, naprawdę mocna. Dwa palce złamane w prawej i lewej ręce. No i co mu zrobisz? Nic nie zrobisz. Przez 10 najbliższych dni jest całkowicie wyłączony z treningu w kontakcie z przeciwnikiem. Dostał ode mnie i od trenerów przygotowania motorycznego rozpiskę. Nie chcę go w ogóle widzieć na dzisiaj w szatni, bo dla mnie najważniejsi są ci, którzy zagrają z Radomiakiem. Dostał rozpiskę, limit wagi, w jaki ma się stawić za tydzień w klubie. Gdzie zrobi te treningi? Naprawdę mnie to nie interesuje. Może w górach, może nad morzem, może gdziekolwiek. Jego sprawa, jest zawodowcem. Taki dostał przekaz. Przyjedzie gotowy, będzie w drużynie. To są zawodowcy, których obowiązkiem jest dbanie o siebie. Mocno pojechał trener Magiera, ale też to grube kombo. Znaczy grube tak dosłownie w sumie, bo i te palce i... Podejrzewam, że Erik Exposito jeszcze nie czytał książki Szczęście czy Fart, więc Jacek Magiera musi nadrobić. I dać mu te książki. Na hiszpański przetłumaczyć czym prędzej. Ciekawe, ile musi zrzucić, bo to nie jest tak prosto w tydzień chyba się pozbyć. Nie wiem, strzelam 4 kilogramów, 3. Ciekawe, może tak bokserzy przed walką. Będzie się odwadniał. Tak, jakieś sauny. Będzie dużo pił, tylko musi wodę. A był kiedyś w Śląsku Wrocław trener, który 2 dni nie pił. Tak, i zasłab. Tak. To się źle kończy. To się źle kończy, zwłaszcza w przypadku tamtego człowieka. Jeszcze kończąc temat Śląska, czy Iwan Dżurdziewicz został zwolniony za późno? Moim zdaniem zdecydowanie za późno, bo już widać było co najmniej od 2-3 tygodni, że to nie zmierza ku niczemu. Chyba przerwa na reprezentację. Niczemu dobremu. Każda konferencja Dżurdziewicza, każda jego wypowiedź to było takie szukanie usprawiedliwień, bo widać, że on jest taki już zrezygnowany, że nie ma za bardzo pomysłu na to, co zrobić. No ale wstyd się przyznać, że nie wiem, już nic tu nie zrobię, więc sam się nie podam do dymisji. Nie pamiętam, żeby kiedy ostatnio jakiś ten trener sam z własnej woli podał się do dymisji. Robisz. W polskiej piłce. Ale nie została przyjęta. Robisz, tak. Okay. Natomiast mimo, że tutaj się troszeczkę pośmiałem z trenera Dżurdziewicza, że nie miał wagi, no to jednak ja wciąż będę zdania, że problem nie jest tam w trenerach, tylko w piłkarzach. Czy właśnie, bo jakby zgodzę się, że Dżurdziewicz nie miał pomysłu, ale czy to nie jest tak, że ta szatnia była po prostu zgniła? Ale no czasem nie masz pomysłu, no jak widzisz, że jest rozpierdzielony stół, no to nie masz pomysłu, jak go poskładać. Po prostu jest rozpierdzielony, to się go wyrzuca, no i się kupuje nowy. No tak, to właśnie powiedziałem, że... No jakby, właśnie, ci przyznaję rację. No, nie miał pomysłu, ale no... wina jest piłkarzy, no. Mourinho nie miał pomysłu, jak zrobić, żeby Werdaska z tymi innymi patafianami dobrze grali, no. Kaje Quintana. No. No nie ma pomysłu, no nie, po prostu nie ma, no. No to fakt, no kadra była taka, że nie można było spodziewać się cudów, ale no po trenerze też było widać, że on już... No nie wie, co ma z tym zrobić po prostu. Tam też przecież posadą zapłacił dyrektor sportowy Dariusz Sztylka, też o tym nie zapominajmy. Więc ten cały projekt z zatrudnieniem Iwana Dżurdziewicza po prostu poległ i został skreślony przez decyzyjnych. Będziemy śledzić Śląsk Wrocław. Może się utrzymają w Ekstraklasie. Może się utrzyma też Lechia, a przynajmniej wierzy w to Dawid Badia. Wierzy w to. Skoro w to wierzy, ma 5 finałów przed sobą, to nadal nie przekreślajmy jego szans. Matematyka mu na to pozwala. To prawda.
Czy Dawid Badia, no dobra, jeszcze Ziemowit, pan prezes, czy to są dwie jedyne osoby w Lechii Gdańsk, które jeszcze wierzą w utrzymanie? Jak patrzycie na piłkarzy, czy tam ktokolwiek wierzy? Kuciak mówi, że wierzy, ale mówi. Szczerze mówiąc, ja podejrzewam, że Dawid Badia też nie wierzy w utrzymanie, ale musi mówić, że wierzy, bo za to będą mu jeszcze płacić przez półtora miesiąca. Zamówienie? Po to został zatrudniony. Będzie do końca swoich dni mówił, że wierzy. Podejrzewam, że w tym Akritasie Chlorakis, czy gdzie on tam pracował, tak, to też do końca wierzył w utrzymanie i pewnie tak mówił. A mimo to, a to, że wygrał dwa mecze czy trzy przez 20 ileś tam kolejek, no to już mniejsza z tym. Największym wygranym w Lechii jest ten cały Nestor El Maestro, który w porę się zorientował, co się może wydarzyć i powiedział: panowie, nie, basta, nie biorę, na razie. Spadek Lechii z trenerem El Maestro to w ogóle by było. No. I tak memogenne. Musiałby zmienić nazwisko. Znowu. Teraz też jest memogenne. Ale trochę mniej. Znaczy Dawid Badia dostarcza kontentu. Takiego poziomu rozrywkowego. Tak. Piłka nożna to jest przecież zabawa, tak, show. Ale kolejny mocny strzał z dystansu oddał Tobers. Celny był. Cieszymy się z małych rzeczy. No tak. Diapa teraz dribbling wyszedł i oddał strzał. O. Co prawda za bramkę, ale strzał. Malocza nie był najgorszy w drużynie. Nawet wyglądał nieźle na tle swoich kolegów. Kałuziński zaliczył asystę. O. Bartkowski, co przyszłość Rakowa. Może jakby go na obóz wzięli, to by dwie zaliczył. Może. Albo żadnej, bo by się z nimi nauczył. Wygrał tak jak oni. To jest sposób. Nie bierz piłkarzy na obóz, jeżeli jesteś Lechią Gdańsk. W ogóle nie jeździć na obóz. Nikt? Nie, no. Siedzieć w Gdańsku. No tak. No. Mają obiekty, niech trenują. Pewnie. No to Cetniewa można jechać. No pewnie, że tak. Co to za zima w Polsce teraz? Prawie nie ma śniegu. Zjeżdżą do tych Turcji, do tych innych, tam Cyprów i Hiszpanii, a potem przychodzi pierwsza kolejka i śnieg po kostki. Jest to bez sensu. Życie. Powinni się zaprawiać gdzieś tam w górach cały czas do warunków wieżek. Dwa tygodnie byś łaził po górach w śniegu, to potem zabłocone boisko, no to ci się wydaje, że dywan prawie, nie? Tak jest, miałbyś charakter do walki. No. Już walczył o utrzymanie, tak trzeba, a nie tak jak Lechia Gdańsk. Tydzień temu docenialiśmy Finezję Radomiaka Radom i Śląska Wrocław. Nie starczyło nam czasu na docenienie Finezji Lechii Gdańsk, ale zrobimy to dzisiaj, bo przecież dlaczego nie? Lechia Gdańsk jest najbardziej finezyjnym klubem w Ekstraklasie, to bez dwóch zdań. Maciek, jak ty doceniłeś Finezję Lechii? Zobaczmy sobie na grafice, jakie trzy rzeczy z ostatnich lat, trzy działania w zasadzie działaczy, znanych z działania działaczy Lechii, doceniłeś jako te najbardziej kreatywne? Dla mnie czymś nieprawdopodobnym jest to, że Adam Mandziara z tego klubu odchodził dwukrotnie, raz jako prezes, później jako członek rady nadzorczej, a finalnie okazywało się, że przez spółkę zarządzającą Lechią nadal ma wpływ na ten klub. Więc trzeba jeszcze poczekać na trzecie odejście Adama Mandziary. Pytanie, kiedy to nastąpi. No, klub, z tego co wiem, został wystawiony na sprzedaż, tak? I oni czekają na złożenie ofert. A co zrobi Adam Mandziara w momencie, kiedy sprzedadzą już klub? Jak on będzie tam... Chyba bardziej zrezygnować się nie da już. Ale może, nie, bo on, wiesz, jest uzależniony od Lechii Gdańsk. Musi mieć jakiś wpływ. Może będzie... Były menadżer piłkarzy, więc może znowu zostanie agentem większości piłkarzy Lechii Gdańsk. Tak, to by było fajne. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to dopuszczenie do 3-miesięcznych zaległości jednego z najlepszych zawodników ówcześnie, Rafała Wolskiego w klubie. No i to, że zapłacili mu z jednodniowym opóźnieniem, co wpłynęło na to, że on mógł rozwiązać kontrakt, no to jest absolutny hit. I potem jeszcze musieli płacić w część jego pensji w Wiśle Płock. Tak, tak, no to... A jaką on tam miał pensję w Wiśle Płock? Bo Lechia wtedy musiała wyrównać... Do tego, co miał w Lechii. A w Lechii miał dużą na pewno. Tak. Bo wtedy każdy miał w Lechii dużą. Więc mógł mieć jakąś symboliczną, promocyjną, no. Tak, na przykład... Mógł robić za najniższą krajową. Prawda wtedy wynosiła, nie wiem, 3000, ale ja musiałaby dopłacać 77 na przykład. Najdziwniejsze jest to, bo to jest złoty deal, nie? To jest coś niewiarygodnie fajnego dla dyrektora sportowego. Każdy by poszedł na ten deal. A Jacek Kruszewski stracił pracę. Bo on wtedy kontuzji doznał. Między innymi dlatego. Tak. To zostało wyciągnięte, że ściągnął Rafała Wolskiego, który doznał kontuzji. Tu. I to też miejscy politycy to, swoją drogą.
zrobili. Ale o miejskich politykach w Wiśle sobie też... Czy ta sprawa z Rafałem Wolskim to trochę była wymówka, że ze zwolnieniem Jacka Kruszy... Znaczy ze zwolnieniem, z brakiem przedłużenia umowy, bo jemu się kończyła. Więc to tak myślę, że... Nie do wczoraj, bo wczoraj Przemek mówił, że 7 milionów złotych to jest 0,5% budżetu Płocka. No tak mówił Jacek Kruszewski. No to jest niemożliwe, bo to musiało być 1,4 miliarda, miliarda budżetu miasta. No tak, on potem mówił o takich kwotach, że ponad miliard złotych budżet Płock ma tyle budżetu? Wynosi. Ulala. Tam jest ropa. To jest polski Dubaj. Strasznie dużo. Petrodolary. No kiedyś Wisła Płock w ogóle była przechrzczona na Petrochemię Płock. I było też Petro Płock. I Orlen. Orlen, tak. Tam często klub zmieniał nazwę. No i trzecia, tak, poproszę jeszcze. Trzecia sprawa a propos Lechii i tych dziwnych różnych machinacji, no to odstawienie Jakuba Kałuzińskiego przed obozem w Turcji, żeby później po kilkunastu dniach do zespołu go przywrócić. Głupota totalna, chłopak nie chciał przedłużyć umowy. Dziwić mu się nie można, że tego nie chciał zrobić. A w Gdańsku powinni po prostu do końca korzystać z jego... No, żeby po prostu walczył jak najlepsze wyniki, a teraz już jest trochę po herbacie. Faktycznie. Tak, ja wszyscy chyba to sprawdzam. No, ja też właśnie sprawdzam. Bogate miasto, a... Sprawdzę taki Gdańsk. Ludnościowo ma tyle... Nie, tylu mieszkańców, co Tychy. Gdynia potem. Gdynia budżet. Ty, no, od Gdynia ma 2 miliardy, to kurde. Z ciekawostek dotyczących Płocka... powiem, ma ponad miliard budżetu. Że zawsze denerwuje mieszkańców Płocka to... że benzyna w tym mieście jest zawsze minimalnie droższa niż we wszystkich innych miejscach w Polsce i nikt nie wie dlaczego. Jak to się dzieje? Nikt nie wie dlaczego. Jest to dziejowa niesprawiedliwość. Tychy mają poniżej miliarda, ale też sporo. Także, no, być może dlatego, że tam jest ta rafineria i tam, wiesz, te paliwo jest bogatsze, w te oktany, mocniejsze, no, lepsze. Bo się nie na powietrze. Tak właśnie. Boże, a jeśli sobie mówimy o budżetach miast... Musisz to... Gadka o to popytać, bo przecież to jest Płocka. On jest z Płocka, on wie na pewno. On wychował się na wydobyciu ropy. No. Po szkole to robił. On się wychował w rafinerii w ogóle. On się kąpał. Kąpał pił ropę, ja sobie robię. Wpadł jak Joker. Tak. Zabrze jest jednym z najbiedniejszych śląskich miast i za niedługo długi Zabrza przekroczą budżet. Nie wiem, czy to jest taka sytuacja jakaś wyjątkowa dla miast, ale tak będzie w Zabrze akurat. I tak czytałem, że to świadczy o tym, że nie jest dobrze, nie ma przypadku. Ale to, jak przez rok nie będą nic wydawać, to wyjdą na zero. No jak przez rok nie będą jeść, to już będzie okej. Wszystko się zgadza. Tak, Paweł. Słucham. Poprosimy o twoją trójkę, Lechii Gdańsk. Poprosimy. A nie mam jej przy sobie. Ja też nie mam. No tak, olanie trzech okienek transferowych z rzędu. Bo tak było. Przerobienie. Przekonałeś mnie tym uzasadnieniem. Przerobienie czterech trenerów w ciągu jednego sezonu. Według mnie to jest ciut za dużo. Że dwóch by starczyło. Albo jeden w ogóle. Wzięcie Klemensa na obóz, by się z nim rozstać. Zostawienie Kałuzińskiego w domu, by nim grać. Trochę bez sensu. Ja bym odwrócił to. Że Kałuziński jedzie i zostaje, a Klemens nie jedzie i odchodzi. Tak, tak, może to była zmyłka dla ligowych rywali. Wszyscy analizowali Lechię z Klemensem, a potem Kałuziński mógłby zagrać. No ale... pisałem zresztą tekst o tym kiedyś, że te wszystkie absurdy Lechii w ostatnim czasie wybrałem, to tam naprawdę łatwo mi to szło. Tak? Tam było z ponad 40 przykładów. Pewnie jakbym jeszcze posiedział chwilę, to dobił do 50-60. Jak najbardziej. A może nawet więcej zrobiłem, już nie pamiętam. Nie, 41 zrobiłeś. A, okej. Okay. A co się dzieje na przykład teraz z Klemensem? On jeszcze gdzieś kontynuuje grę? Gra w zespole bardzo dobrze nazwanym. Jak? Tak. Ten zespół się nazywa... Düren. Düren się pisze. Ale gra tam. Tak, gra u Durni. Przemek. Trójka Lechii Gdańsk. Finezyjne ruchy. No zatrudnienie Pawła Żelema drugi raz, bo już przecież wiedziano, jak on tam pracuje, jakie są jego wady, jego być może zalety. Wiedziano, być może. Wiedziano, jak pracował na pewno w Piaście Gliwice, jak zmarnował potencjał po Mistrzostwie Polski, więc wzięcie kogoś takiego i danie mu sterów w klubie po raz drugi, no to jest naprawdę finezyjny ruch. Na pewno trzeba było dużej fantazji, żeby to zrobić. Bo ja wiem dlaczego. Świetna jest ta anegdota o tym, jak żarówki wykręcał. Jak to było, Paweł? Ty w to powiem, tak się było? Wykręcał co drugą żarówkę
gabinetach. Aha, czyli dobrze, no to... Żeby oszczędzać, tak? Dla oszczędności, no. Okay. No, no to... A przynajmniej tak, słyszę. Takich ludzi potrzebuje polska piłka, a nie rozrzutność na prawo i lewo. My tutaj się śmiejemy z kontraktu Kai Quintany. Pawła Żelema trzeba polskiej piłce. Jeszcze za mało wykręcą, więcej powinien. To po co to palić? W akademii winni. Czyli w kontraktach piłkarzy powinny być żarówki. No, żarówka. Każdy płaci, piłkarz tak przynosi siatkę żarówek. Tak, że swoją trzeba przyjść. Żeby był roczny zapas. Dalej, no ogłoszenie ostatnio w mediach społecznościowych, przynajmniej na Twitterze tak to wyglądało, zatrudnienia nowego prezesa bez zaprezentowania w ogóle jego nazwiska. Nie było ani na grafice, ani w treści posta. No i... To był clickbait. Może wiesz, że musisz kliknąć. Dali jego zdjęcie, ale nikt, na reklamę. Ale nikt nie wiedział, kto to jest, więc każdy kliknął, żeby przeczytać. No jeżeli o to chodziło, to na swój sposób. Słuchaj, no, było to sprytne. Przecież oni nie mają pieniędzy, to chcieli chociaż zarobić z tych reklam googlowskich sobie. Na opłacenie domeny, zaraz nie byłoby tak. Lechia.pl. Nie będzie Lechia.pl, tylko będzie Lechia, jak coś tam webpark.pl, tak, priv.pl. No i trzeci punkt, kolejna sprawa kadrowa. No Jan Biegański zimą został ściągnięty z powrotem do Lechii z GKS-u Tych, mimo że nie chciał tam wracać, głośno o tym mówił, pojechał na obóz, zagrał tam parę minut w lidze, no i o dziwo znowu się okazało, że nie będzie grał w pierwszym składzie, więc chyba w ostatnim dniu zimowego okienka wrócił do Tychów i gra, więc... Byłem przy rozmowie, jak, nie wiem, czy to było dopinane, albo to omawiane. Bo akurat byłem u Pawła Żelema na wywiadzie i zadzwonił do niego ktoś, już nie pamiętam kto, i on tłumaczył właśnie, że no, oddaliśmy tego Biegańskiego, bo by nie pograł przy... I wymienia to Bersie, Kubickim. Taka paka. Joerim de Campsie. Taka nie, to paka. Nie wiedzieli wcześniej, że tak będzie. Tak. Jeszcze tylko sprawdzam, czy Jan Biegański teraz gra w tym GKS-ie, żeby nie wprowadzić... Paweł, a według ciebie kto jest najgorszym zawodnikiem Lechii? Tak, na przestrzeni całego sezonu? Diabaty. Jak był to Klemens, teraz... Wybór jest... Za duży wybór. Nie mogę się skupić. Ale jest Czaka, tyle myśli w głowie. Nie, moim zdaniem Pietrzak jest bardzo łagodnie oceniany, a moim zdaniem będzie na nazwisku strasznie. Nie daje nic. Ale najgorszy to pewnie... A ten, Kastegren? Kastegren, właśnie mi ktoś z obrońców. Abu Hanna, Kastegren, Malocza w te rejony bym się kierował. Jeszcze moja trójeczka. Tylko uzupełnienie, Jan Biegański znów gra w GKS-ie Tych regularnie, także przyda się w pierwszej lidze. Ja wybrałem promowanie akcji mającej na celu przyciągnięcie 30 tysięcy kibiców i jednoczesne zgłoszenie imprezy masowej na 28 tysięcy widzów. No, coś pięknego, coś absolutnie pięknego. Ja tak. Wiem, że te akcje zorganizowali kibice, a Lechia się tylko włączyła w promowanie jej. Natomiast no, nie wierzyli w to, że kibice mają taką moc w Gdańsku, w własnych kibicach. Ale dobra, no właśnie nie wierzyli, a puenta jest taka, że hashtagiem tej akcji było my wierzymy. No to chcieli pokazać, że wiara przenosi góry i okazało się, że w tym przypadku nie. Gdyby ktoś chciał napisać takie football fiction o Lechii Gdańsk albo serial stworzyć na podstawie i by wymyślił to, to byłoby za grube moim zdaniem. To by stwierdzili, że nie, no, do scenariusza takich rzeczy przejaskrawionych nie dajemy. To musi być jakkolwiek wiarygodne. To jest za mocne nawet jak na uniwersum polskiej piłki. Egi Maulana Wikri, zatrudnienie tego piłkarza głównie po to, by na koszulkach Lechii zagościł indonezyjski sponsor. No to jest prawdziwe wizjonerstwo. Wiedzieli, że gość jest jednym z trzech największych talentów w Azji, a przynajmniej tak jest postrzegany według, nie pamiętam kto taki ranking zrobił. No to go wzięli, no i tam trochę było na przykład bluzgów pod różnymi postami z Piotrem Stokowcem za to, że nie daje szansy temu piłkarzowi z Indonezji. Natomiast ewidentnie Indonezyjczycy śledzili Lechię. Na tyle śledzili, że oglądając jej mecze, czekając na to, aż ich ulubieniec wejdzie na boisko, jedna z indonezyjskich firm zagościła na koszulkach Lechii Gdańsk i zarobiła sobie Lechia Gdańsk trochę pieniążków. Oni potem chyba wzięli jeszcze drugiego z Ligi Serbskiej. Witan. Tak, właśnie. Ale oni potem, nie pykło. Oni potem jakoś jeden i drugi na Słowację potem poszli. To jest też jakieś dziwne. Tak. I wiara w to, że ekstraklasowy byt może uratować akurat były trener Arictasu Chlorakis, czy jakkolwiek to się nazywa. Akritas. Chlorakas. Wszystko jedno. No to Damian Smyk w dniu, kiedy ogłosili tego Badię, pisał, że to jest połączenie Rafała Blatowskiego. Zidana i kogoś jeszcze, że to może też ChatGPT brał udział w tym wyborze trenera.
Może, może. Bo na przykład Ireneusza Maurata do Jagiellonii wtedy nie sztuczna inteligencja, ale jakiś program. Jakiś algorytm wybierał. Tak, z ciekawości sprawdziłem, Egi Maluana Wikri wrócił do domu. Opuścił Słowację ostatnio i wrócił do Indonezji. Na Indonezję gra w klubie Dewa United i ma tam nawet jakieś liczby z przodu. Jednego gola i 3 asysty w 10 meczach. Rozwój. Niech się wiedzie temu piłkarzowi. Pisaliśmy dzisiaj o tym, że Paweł Magdoń, czyli dyrektor sportowy Wisły Płock, straci wkrótce pracę. No generalnie władze miasta nie są zbyt zadowolone z wyników, jakie osiąga Wisła Płock wiosną. Nadczepiają się to. Utrzymanie sobie pewnie Wisła zapewni, natomiast była rewelacją rundy jesiennej. Teraz jest taką drużyną, jedną z najsłabszych po prostu w lidze. Oszczędzi prawdopodobnie... Zostanie oszczędzony Tomasz Marzec, czyli prezes, i Paweł Stan prawdopodobnie też. A czy związek z gorszymi wynikami Wisły Płock ma to? Tak się tylko zastanawiam. Ale tylko się zastanawiam. Pytasz. Tylko pytam. Że dwóch dobrych piłkarzy kluczowych odeszło, jeden taki przyzwoity. Czy to ma związek? Trzeba się nad tym zastanowić i pochylić. Jeden przyzwoity? A, rozumiem. Bo szukałem, o kogo ci chodzi. No pewnie tak. Ale to jest odważna teoria. Więc? Ja bym jej nie przesądzał. Bo w ich miejsce nie przyszli zbyt wartościowi zawodnicy. Słuchajcie, w miejsce Davo przyszedł kto? No Kwocera był, tak? Na przykład. To jest też, jeden do jednego. Bo też Mirosław Gono. Zastanawiam się, czy Paweł Magdoń, gdyby musiał, to rzucałby się na takie oferty, jak do przychodził za Davo i za Michalskiego, że tam 700 tysięcy euro. I Paweł Magdoń mówi, Jezus ma. Ile to jest pieniędzy? Sprawię budżet Płock. Ale nie, jeden transfer był zaskakująco wysoki. Anton Krywociuk za 450 tysięcy euro poszedł do Korei. No tak. No to gratuluję Koreańczykom tej transakcji. Bo myślę, że w Europie chyba nikt by za tego zawodnika tyle nie zapłacił. No pewnie nie. Podejrzewam, że nic by nie zapłacił, bo Krywociuk to jest ten gatunek zawodnika, że dzisiaj jest, jutro go nie ma i zapominamy o nim. Ale przyszli gorsi. 5 godzin. Przyszli gorsi. Natomiast czy Paweł Magdoń to dobry dyrektor sportowy? To jest pytanie. I możemy zobaczyć, jakie transfery wykonał podczas swojej kadencji. Jest tak pół na pół, bo jest trochę sukcesów. Ten Krywociuk w sukcesach to tak właśnie za kwotę transferową, tak, bo za samo granie to nie, nie? Bo tak samo Raków może o Zawadzie powiedzieć, że na koniec udało się go opchnąć za całkiem niezły hajsik, więc transfer na plus, ale sama gra nie porywała. Tylko dlatego tutaj został umieszczony. Jorginho po raz... Siusiara. Nie wiem, czy Damian Węglarz to wcześniej nie był transfer, czy to jeszcze Marek Jóźwiak tego nie robił. Tak coś mi się kojarzy. O kurczę. Przypiąłeś Damiana Węglarza Pawłowi Magdoniowi, żeby go skompromitować. żeby nie było więcej sukcesów niż porażek, bo dzięki temu jest porówno. Mirosław Gono. O, fajnie. A Martin Szulek w porażkach? Ja bym mu jeszcze dał trochę czasu. Martinowi Szulkowi? Żartuję przecież. Jak się oburzył. Jezus Maria, no to jest... Ja dzisiaj do mnie zadzwonił, powiedział, że da mi 10 tysięcy euro, jak powiem coś dobrego na jego dla temat. Dla mnie Martin Szulek to jest jeden z najgorszych piłkarzy w Ekstraklasie w tej chwili. Myślę, że gorszy od Castegrena. Bo... Oj nie, aż tak nie. No myślę, że gorszy, bo Szulek w każdym meczu daje tak, że nie wiem, próbuje zagrać do kolegi, a podaje do przeciwnika i... Szulek mam wrażenie jest jeszcze gorszy w podstawach, ale to niewiele zmienia w kontekście Castegrena. Jest to transfer, mówię o Damianie Węglarzu, Pawła Magdonia. Miałem rację. Paweł Chrupała, Paweł Magdoń widział w nim no, gościa, który na pewno w Ekstraklasie będzie grał. I wypożyczony z Rosenborga. Grał na pozycji młodzieżowca, no nie pykło. Wiadomo, że to jest kilka też transferów Pawła Stanu, no bo Gono, czy Szulek, czy Kwocera, czy Kapaudi, zawsze się mylę. To są piłkarze z Ligi Słowackiej, więc siłą rzeczy tutaj musiał maczać ręce. Czy pan jakby spytać Macieja Bartoszka, czy Paweł Magdoń jest dobry dyrektor sportowy, to powiedziałby, że nie. Pewnie tak. A na pewno, bo pytałem. A gdyby spytać Pawła Magdonia, czy Maciej Bartoszek jest dobrym trenerem, co by powiedział? Nie wiem, bo nie pytam. Na ten moment, kiedy go zatrudnialiśmy, był dobrym. Na te 6 kolejek.
Ale na przykład zobaczcie, jest ten Martin Haszek. Pamiętacie, jaka była drama z tym jego zgłoszeniem do rozgrywek, czy to się uda, czy się nie uda? A facet ile zagrał tam? Jakieś ogony chyba dwa. Mhm. Znaczy, powiem ci, że ty trochę ty rozkręcałeś te dramy, tak? Nie, no bo to było... Nasz to nie bardzo. Ciekawostka z punktu widzenia takiego regulaminowego, nie? Ja mam, powiem wam, mam, im bardziej jestem starszy, tym mam więcej, że tak powiem, wyrozumiałość wtedy dyrektorów sportowych w Ekstraklasie. I tak nie bardzo chcę wieszać na syna Magdoniu. Czyli uważasz, dobra, to oceny. Ocena od 1 do 10. Ile? Znaczy, my nie wiemy tak naprawdę wielu rzeczy, w jakich on się realiach poruszała. Możemy podejrzewać, że się poruszał w strasznych. Mówisz o finansach. O finansach, o organizacji, o dyszącym nad uchem. O wpływie na transfery, bo jeżeli mówimy o tym słowackim nieszczęsnym zaciągu, to pytanie, czy Gono, Kwoczera i Szulek to bardziej transfery Pawła Stanio, czy Pawła Magdonia, więc natomiast ciężko to stwierdzić. Uważam, że dyrektor sportowy musi podpisać się pod każdym, absolutnie każdym transferem w klubie. Nawet jeżeli to jest transfer trenera, wskazany przez trenera, to nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie bierze za to odpowiedzialności. Wiesz co, w Miedzi Legnica dawniej było tak, nie wiem czy teraz też tak jest, że w każdym okienku trener mógł dokonać jednego autorskiego transferu na zasadzie, jeżeli nas na tego zawodnika stać i przekonamy go do klubu, to go bierzemy bez pytania. Jeżeli trener go chce, to proszę bardzo. No i trudno wtedy mówić, że dyrektor sportowy ma ten transfer na koncie. Znaczy, aczkolwiek nie wszyscy to wiedzą potem, nie? Więc to też chodzi o publiczny odbiór. Znaczy widać moim zdaniem, kiedy rzeczywiście ktoś sobie nie radzi, bo też nie może być tak, że nigdy nikogo już nie skrytykujemy, jak jest dyrektorem sportowym. Znaczy moim zdaniem gorzej sobie radził Marek Jóźwiak w tej roli niż Paweł Magdyń. Natomiast wciąż nie mówimy o poprzeczce wysokiej. Tylko zwróćmy uwagę na to, że Wisła Płock nie sprowadza zawodników, których chce. Oni sprowadzają takich zawodników, no na właśnie, których ich stać. To jest ta ciężka dola takiego dyrektora sportowego. Tylko że no widać było, że Marek Jóźwiak ściąga takich piłkarzy, których gdzieś tam skojarzy, nie ma w książce telefonicznej. Mhm. Ale Pawła Żuka ściągnął, to już było niesamowite. A tu tak nie wiem. Ja bym dał tak 3. Ale od 1-10? Tak. To 4,5. Ja bym dał 4 za Dawo. Maciek? No ja coś podobnego, 4,5. Dobrze. Ja bym dał 3. A propos jeszcze tego rozstania z Pawłem Magdoniem. A to Jóźwiakowi ile byś dał? To dzisiaj... Jóźwiakowi dałbym 2. Dzisiaj dochodziły do nas przez cały dzień, bo byliśmy na łączach. Skrajne informacje, że to już teraz się dzieje, że w tym momencie, że za chwilę. A to może się finalnie skończyć tak, że to się nie wydarzy, nie wiem, dzisiaj czy jutro, ale prędzej czy później pożegnanie z Pawłem Magdoniem nastąpi. A to sądzicie, że on się dowiedział o swoim zwolnieniu z tego tekstu, czy już wiedział wcześniej? Myślę, że mógł się domyślać też po reakcji kibiców po ostatnim meczu, gdzie tam dość ostra była, też doszło do wymiany zdań z zawodnikami, no tam dużo nieporozumień. Rozmowa pod płotem była. Tak, tak. Tam dużo nieporozumień jest i być może to jest też tak, że no ktoś po prostu za te słabsze wyniki wiosną musi zapłacić głową. No z waszego tekstu wynikało, że tam walka o władzę, o wpływy w klubie była cały czas, więc jeżeli ktoś jest uczestnikiem takiej walki, to na pewno wie, co się święci. No dobrze, bo to byłoby jednak przykre, prawda? Jakby pomyślał sobie, a wejdę sobie na Weszło, poczytam, a tu czyta Paweł Magda, będzie zwolniony. Tu może myślał, zobaczę, kto będzie nowym trenerem Rakowa, a tutaj, o nie. O nie, Zdziwko, o nie, nie wchodzę już na tę stronę, już nigdy. Dzisiaj też Nawciarski blog jest taka, jest taki profil na Twitterze, chyba też strona internetowa podała, że Paweł Stano jest jednym z kandydatów na nowego trenera Rakowa. To nie bzdura, jest. Bzdura, bzdura. Artur Derbin, bzdura. Zbyszek Smułka. No tam się już przewinęło mnóstwo nazwisk. To prawda. Nie wchodźmy w to. nie ma sensu. Paweł Stano, też jego losy są nie do końca jasne. Na pewno prezes klubu Tomasz Marzec bardzo popiera tego szkoleniowca. Tak bardzo popiera, że w momencie, kiedy Paweł Stano przegrywał mecze na początku rundy wiosennej, a Paweł Stano ma kontrakt do 2024 roku, do czerwca, chciał wtedy jeszcze przedłużyć ten kontrakt. O rok, do 2025, do czerwca 2025. Taki pomysł nie spotykał w polskich realiach, bo często prezesi, którzy po kilku porażkach wyrzucają trenera, są postrzegani jako tacy niecierpliwi. Raptusy. Raptusy, furiaci. To chciał zrobić Tomasz Marzec coś
zupełnie odwrotnego, czyli jeszcze w tym momencie właśnie przedłużyć kontrakt, jeszcze wzmocnić może trenera. To byłaby metoda, nie wiem, Śląsku-Wrocław teraz. Już wszyscy się spodziewali, że Iwan Dżurdziewicz odejdzie, a tak, tutaj do 2027 i konferencja prasowa, i plan czteroletni. Znaczy, wiem, na czym miałem to powiedzieć. To jest takie wzmocnienie pozycji trenera, że sygnał do piłkarzy, że nawet jak będziecie przegrywać, to on zostanie, nie wy. Też docenienie tego, co się jesienią działo pewnie, no bo to w dużej mierze styl, w jakim wtedy Wisła grała, ten wysoki pressing, rozgrywanie piłki od własnej bramki, no to była zasługa i pomysł Pawola Stano. Ale wy mówicie, że musi nie chcesz tam pracować. No właśnie, ja też tak się zastanawiałem po tym ostatnim meczu, czy to nie będzie tak, że Paweł Stano sam zrezygnuje. Nie, no by musiał, nie dostałby pieniędzy, no. No ale czy to zawsze trzeba się kierować pieniędzmi? Reprezentacja Słowacji nie jest wolna teraz, to po co ma odchodzić? Aby był brany ponoć pod uwagę, bo tam pamiętajmy, co zrobił Paweł Stano na Słowacji w Żylinie, w momencie, kiedy były problemy finansowe, które wyniknęły z COVID-u. No i wąsu widać, że Ligi Minus nie oglądałeś wczoraj. A, mówiliście o tym, tak? Okay. Nie oglądałeś? Co? Nie oglądałeś? Nie, wracałem wczoraj z wyjazdu. Wiesz co? Przepraszam. Wiesz co? Od tej pory w poniedziałek rano przepytanie z Ligi Minus będzie na zebraniu. A to już nic nie mówię. Dobrze. Czy spodziewacie się jakiegoś królika z kapelusza jako trenera Rakowa Częstochowa? Czy coś wymyśli Michał Świerczewski takiego niespodziewanego, czy jednak zgodnie z przewidywaniami Artur Derbin? No może dojść do niespodzianki i będzie Dawid Szwarga. Ale na ten moment... A dla mnie to nie będzie niespodzianka. Dla mnie w tym momencie to jest najbardziej przewidywalny ruch. Kurczę, Wąsy, nie kumasz dzisiaj moich ironii, bo to też była ironia teraz. A, przepraszam. Może późno jest dlatego. Nie późno. Myślę, że... A, nie jest późno, czyli możemy posiedzieć jeszcze, Paweł, tak? To, że jest późno, to nic, jutro będzie wcześniej. Ja to mogę pospać. Myślę, że tak. W tym momencie, jak tam są jakieś... nie wiem, zakłady, ktoś przyjmuje na to, kto będzie nowym trenerem Rakowa, no to pewnie najmniejsze kursy są na Dawida Szwargę. A ponadto no, mogą być jakieś różne niespodzianki. Jeżeli to będzie totalnie wersja od czapy wyjęty, tak jak ty mówisz, królik z kapelusza, to ja bym obstawiał, że może być to Daniel Myśliwiec ze Stali Rzeszów. To jest taki trener, no, o którym myśleli w Częstochowie, myślał Michał Świerczewski już kilkanaście miesięcy temu. A jeżeli chodzi o człowieka z zagranicy, to ja bym nie skreślał mimo wszystko trenera Szpilewskiego, który teraz jest w Walisie Limassol i tam jest liderem Ligi Cypryjskiej. Nie wiem. Z Cypru boję się. Ale ja się boję tak, bo zostawiać długofalowy projekt asystentowi... Nie, tak mi się zawsze kojarzy ten Tomasz Fornalik z Waldemarem. Tak, a, coś, no, nie dał rady. Nie dał rady. Coś tak jest, nie wiem. To zrzucenie na mega głęboką wodę. Jeszcze, a tu już naprawdę jest głęboka woda. To już jest rów mariański. No, kompetencje Dawida Szwargi się nie martwię, natomiast będzie to olbrzymie wyzwanie, jeżeli chodzi o presję, o poważanie takie całościowe, już nie tylko w szatni u piłkarzy, ale też jeśli chodzi o wizerunek. No i to granie co 3 dni, nie? Bo co innego jednak jak jesteś asystentem i masz swoją działkę, a co innego jak odpowiadasz już za całość i musisz się tym martwić. Ledwo Marek Papszun wiedział jak grać trzy dni, a i tak to nie do końca. Także to będzie olbrzymie wyzwanie tak czy siak. Przecież Lech nie byłby dzisiaj tam, gdzie był niedawno, gdyby nie John Van Den Brom, bo on ogarnął to granie co 3 dni. A ja tak się ostatnio powiem wam zastanawiałem nad tym ogłoszeniem tej decyzji, że Marek Papszun po sezonie odchodzi. I postawiłem się trochę w miejscu zawodników, którzy przez ostatnie tam miesiące przedłużali kontrakt z Rakowem Częstochowa. Czy wy na ich miejscu nie czulibyście się trochę oszukani? Nie. No, myśleliście, że przedłużacie kontrakt i w dalszym ciągu będzie z wami pracował Marek Papszun. Ale przedłużasz kontrakt dla Marka Papszuna, czy przedłużasz kontrakt dla siebie i dla Rakowa? No dla siebie, między innymi po to, żeby się rozwijać, a większość z tych zawodników przychodząc do Rakowa nie miała takiej pozycji, jaką ma w tej chwili. I się rozwijali przy Marku Papszunie. Wiesz, pytanie, czy padały jakieś deklaracje w negocjacjach kontraktowych, nie? Bo może też te wątki poruszano. Znaczy, nie zdziwiłbym się, jakby lekkie może rozczarowanie, lekka konsternacja tych zawodników była, no bo dla trenera też przedłużasz kontrakt, moim zdaniem. Mm-hmm. Jeżeli właśnie widzisz, że dobrze ci się z nim pracuje, że jest jakby gwarantem. Że jesteś w stanie sobie wyobrazić to, że następne 3 lata na przykład będziesz z nim pracował, nie? Więc... No,
Może tak być, jak mówisz. Może tak być. Ale z drugiej strony to jest tak, jakby, nie wiem, Ivi Lopez odszedł. No to też mógłby być rozczarowany jakiś piłkarz. No chciałem grać z Ivi Lopezem, z takim piłkarzem. Albo z Josue Legia, to już lepszy. Ale z trenerem jest inaczej, zwłaszcza z trenerem tak długo pracującym, 7 lat. Nie, to już jest szukanie takich problemów. No myślę, że to, że nie miałby prawa piłkarz. A jeżeli jeszcze chodzi o Dawida Szwargę, to myślę, że właśnie on będzie w pewnym sensie gwarantem kontynuacji pracy Marka Papszuna. Funkcjonował w tym sztabie, wie jak ta drużyna grała, czego wymagał Marek Papszun i to w pewnym sensie, oczywiście on będzie miał swoje pomysły, będzie musiał wtedy już odpowiadać osobiście, ale to będzie w pewnym sensie taki mały Papszun, tak bym na to patrzył, gdyby on został. No a może na przykład pod względem, nie wiem, kompetencji miękkich, niektórzy nie lubią tego słowa, ale będę go używał, okaże się Szwarga lepszy niż Papszun. Co to są kompetencje? Tak, to... Bo Marek Papszun raczej miękkich kompetencji takich nie miał, tylko były raczej twarde. A kompetencje twarde, to co to są? No, to już te dla trenera na przykład znajomość taktyki. Te merytoryczne rzeczy, nie? Takie... Czyli miękkie, że jest jakieś... takie relacyjne. Osobowościowe, tak. Znaczy ty nie masz ani tego innych akurat. Ale warto wiedzieć, jak się nazywa. To prawda. Czego nie mam. To prawda. A swoją drogą ciekawe, jak to będzie zorganizowane. Czy jeżeli to będzie Dawid Szwarga, to rozumiem, że trener będzie na miejscu. A jeżeli będzie to jakiś inny trener z innego klubu Ekstraklasy, to wyobraźcie sobie, żeby jakiś inny klub, a pojedź sobie na konferencję prasową, cię zaprezentują i wróć sobie następnego dnia. No pewnie nie. To musisz we wtorek być już w Częstochowie. Na dworcu. Na dworcu albo na parkingu i patrzy, czy ktoś jest poza Częstochowy. Jeżeli ktoś z drugiego końca Polski będzie jechał. Nie, no to jest wszystko do zrobienia jednego dnia. Na innych blachach musisz patrzeć na samochód. Tak, ustawiamy na rogatkach. Na rogatkach wąseł. Zobaczysz, że ktoś przebierz poza się za straż graniczną, za policjanta. Ktoś poza Częstochowy i będziesz lizakiem. Patrzysz, o, pan Szpilewski, a pan co? Tak, zrobimy. Słówko jeszcze o meczu Radomiaka z... Lechem Poznań. Czy interwencję kolejki zaliczył Mariusz Skrzypczak, czyli kierownik Lecha Poznań, który powstrzymał brawurowo Johna van den Broma, który chciał wpierdzielić sędziego. A tam w końcu była czerwona kartka, czy nie? Była. Była. Ale tam mega oburzenie z tego, a tam nie było jakoś mega groźnie. No, ale ruszył, tak wie. Ale my zobaczyliśmy chyba końcówkę samej. Tak, nie było całej widać. Tam może był no, sprawiał wrażenie van den Brom osoby, która nie analizuje w tym momencie konsekwencji swoich czynów. Być może kierownik Lecha sprawił, że jeszcze go zobaczymy na ławce trenerskiej w tym sezonie. Na pewno nie padły tam słowa odejdź ode mnie. Bo nie mówił po polsku. Albo nie mów mi na ty, dobrze? Nie, z tego co widziałem na tym filmie, no to jakoś nie jestem mega oburzony. Widziałem gorsze rzeczy. To wiadomo. No. Jest taki gif z Jurgenem Kloppem, no to przecież to jest dwa razy gorsze. Okej, nie kojarzę go. Jak szczękę tak pokazuje. I tak krzyczy na gościa, no. To może reklama była gabinetu dentystycznego. Dobrze, ale to też nie wiem, o co się oburzył van den Brom, bo raczej sędziowany mecz był dobrze. Może za krótko doliczył, bo 3 minuty dorzucił. Może. Ja nawet tak średnio zapamiętałem, kto to prowadził. Nie zwracałem Tomasz uwagi. Tomasz Kwiatkowski. A, no to słusznie. No wiadomo, że trzeba być kulturalnym. Natomiast... No to dobra kolejka sędziów w ogóle była, nie było za dużo kontrowersji. Natomiast są takie sytuacje, że się można wkurzyć, a jeśli tam nie było nic więcej poza tym filmem, bo nie widziałem, to spokojnie, spokojnie. Trzeba docenić trenera Gulkę za debiut, bo łatwy debiut to nie był. Jak? Gulka. Dlaczego Gulka? Tak się czyta? A nie tak, Galka? Tak w Kanal Plus mówili. A pozwolisz, że ja będę mówił Galka jednak? Pozwolę. Mówisz, że ja mówić nie mówić. Dlaczego ja bym nie pozwolić na Galka? Ale to jakie formy są dopuszczalne? Galka? Galca? Nie wiem. Galca nie, no bez przesady. Wiadomo, Glaca. To wokalista taki ten z zespołu był Glaca. Był. Jak się nazywał ten zespół? Taki hardkorowo śpiewający taki metal. Happy Set. Nie. Ich troje, nie, to nie to. Formacja nieżywych stawów. Nie mam pojęcia, bo nie słucham. Nieważne. Dobra. Hanka się mówiło, więc się powinno mówić Galka, żeby zachować konsekwencje rumuńskiego. Ja będę mówił Galca. Bo ja uważam, że... Bo my chcemy być święci od papieża. Ja uważam, że trzeba zmieszać język rodzimy i język polski zawsze. Na przykład był rapa na kolce, wszyscy rupa. Przecież rapa jest napisane.
No, na pewno przejmujemy się tymi kwestiami bardziej niż Hiszpanii. Kiedyś grałem w FIFA. My musimy wiedzieć, jak się pisze. Grałem w FIFA 2002 i tam Krzynówek był, nie? I ten komandar mówi Żylnówek. No i... Ścieźni. W Polsce by go przecież ukrzyżowali. Tak, jak Żylnówek, jak Żylnówek. A jak ten youtuber, jak się nazywa, ten Speed, czy coś, próbował przeczytać nazwisko Szczęsnego w trakcie mundialu. Tak, polecam, że to jest hit na TikTok. To prawda. No ale my jesteśmy krajem, który kłócił się o Ter Stegena tak bardzo, że aż zapytał go, żeby wymówił swoje. Ja na przykład tak do tej pory nie przekonał. To prawda. Ja do tej pory nawet nie wiem, czy jest De Bruyne. Trener Radomiaka, nie używając nazwisk, miał trudny debiut, bo raz, że Lech Poznań, dwa, że no, drużyna ostatnio w niezbyt dobrej formie, trzy, jeden stoper, Cestor, bo Justinano kartki, Cichocki i Rossi kontuzje. Jeszcze sobie Chowi podał. Tak, więc dobry był, ale nie pod tą bramką, znaczy no, nie w tę stronę. I dobry mecz zagrał Radomiak. Jak piłkarz wyglądał Luizao, który został wyciągnięty z szafy na środek obrony? Jak piłkarz wyglądał Castaneda? To jest z pewnym zaskoczeniem, bo... I nawet Semedo. Semedo, no, nie wyglądał najgorzej. Przyzwoicie. Donis coś pokazał. Tak, no, było widać entuzjazm szeroko pojęty, każdemu się chciało. I to już jest dużo. Czyli to jest tak zwany efekt? Nowej Paweł, dokończ, tak. Impuls. Efekt fajnej gadki. Ja się nie będę podpalał, bo z Legią też dobrze wyglądali. Aczkolwiek wiesz, no, gdyby w 20 sekundzie Souza strzelił gola, to pewnie mówilibyśmy teraz... A czyja tam była interwencja? Nie, z Legią, z Rakowem. Abramowicza. Z Rakowem też dobrze wyglądali. Marek pewnie ten mecz by się inaczej ułożył. Ja się nie będę podpalał jednym meczem, no. Z Lechem. Pomysł Castaneda na dziesiątce to jest coś, co wypali? Może tak, może nie. No generalnie ten Castaneda... Ja powiem, nie wiem. A ty? Nie mam przekonania. Eksperci. Jezus Maria. Za to nam płacą. Dobra. Widzisz, lata studiów muszą być. Nie chcę was słuchać. Nie chcę was wiedzieć, jak Jacek Bagiera. A co ty uważasz? Nie wiem. A to jest umiejętność w życiu człowieka powiedzieć nie wiem. To prawda. To jest naprawdę, to poważnie mówię, to jest zatracona umiejętność w tym dzisiejszym świecie. Nie wypada dzisiaj każdy, wiedzieć. Każdy chce wiedzieć wszystko na każdy temat, a ja na przykład nie wiem. Z drugiej strony jest też przesada w mówieniu nie wiem, taka ignorancka, że na przykład ktoś jest w Hyde Parku, powiedzmy, i my nie znamy tego człowieka, więc tak. To jest beka, bo go nie znamy. Nie, albo to piszą ludzie na Twitterze, a kto to jest, tak, no to tak. Przecież przy komputerze, co wy Google? Ja teraz nie wiem, bo nie siedzę przy komputerze. Tak, więc to idzie w dwie strony. Poprosimy o wyniki ankiet, najpierw 11 kolejki najpierw. Ja nadal nie wiem, czy Galka, czy Gałka. Sprawdzisz sobie. Szygałka. Później. I Cikawka. Mamy Lisa, mamy Pyrkę, mamy Szymonowicza, mamy Abramowicza, Chodyna, Podolski, Tomasiewicz, Grosicki, Szykawka, Gual, Sapinen. Ależ to jest pomysł, Pyrka na półprawym stoperze. No, no, to jest mój rys taktyczny. Jakby jakiś trener, prezes chciał zatrudnić trenera, to można mnie wysłać na kurs UEFA. Wiecie, kogo mi trochę brakuje w ogóle w tym zestawieniu, też wśród napastników? Zrelak jeszcze się nie załapał. On strzelił gola, tam miał dwie jeszcze sytuacje i no, kapitalna obrona z linii bramkowej. Prawda, no Kalman też jak najbardziej. No oczywiście. Tylko nie wiem, czy tutaj jest sens, czy my będziemy dokonywać jakiejś zmiany. Nie wiem. O. To jest sztuka, mówisz, nie wiem. Ja nie chcę żadnej. Ale piłkarz kolejki? No, to zaraz zobaczymy. No, to chyba formalność. Poprosimy o piłkarza kolejki, Jastrzębia w zasadzie. Najlepszy występ w sezonie? No, to jest trzecia nota 10, jaką daliśmy na weszło. Gutek. Mark Gual, 63. Gutek miał wtedy 10. Gutkowski? Tak. I Josue w Białymstoku. Nie? I Josue w Białymstoku. No. I patrzcie, jak się toczy historia. Gutkowski sprzeciwko Wiśle Płock, Josue przeciwko Jagiellonii, a Gual w meczu Jagiellonia-Wisła Płock. Wow. Niesamowite. Boom. Niesamowite. To nie może być przypadek, tylko nie wiem, co ma z tego wyniknąć, ale coś z tego wyniknie. Tak, nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzban. Dzbanem został Jacek Sutryk, a tu jestem ciekaw, jak się głosy układały. 31% prezydent Śląska, prezydent Wrocławia. No, ale de facto prezydent też Śląska. Zostało 69% rozłożenia. Policzyłem. Dobry jesteś z matematyki. Paweł, powiem ci, że dzięki tym quizom i dzięki temu, że musisz układać od 1 do 75 pytania, matematyka do przodu. Powiem, że tak.
Słuchajcie, 31% dla Jacka Sutryka, 30% dla Dawida Badii, 28% Kostaru Niajć i 11% Paweł Magdoń. Czyli ludzie bronią Paweł Magdonia. Tak. Przekonałem ich. Widocznie tak. Tą czwórką, którą mu dałeś. Bąbelek i Borysiuk. Arkadiusz Pyrka, Bąbelkiem, zasłużenie jak najbardziej, 35% głosów. I Borysiukiem Leonardo Rocha, też zasłużenie, 31,7% głosów. Wyrównane były. Wiem, czemu się uśmiechnąłeś. Doskonale wiem, czemu się uśmiechnąłeś. Ja nie wiem. Ja nie wiem z kolei. No dobra, dziękujemy za dzisiaj. Paweł Magdoń, chciałem powiedzieć. Maciej Wosowski. Dziękuję. Paweł Paszul. Dziękuję. Przemek Michalak. Dzięki. I Jakub Białek. Żegnamy się.